No, hejka. Witam was ponownie na kanale górnonoteckim. Jestem tutaj, ponieważ przedostatnio fajnie nałapałem rybek. I tak sobie myślę, że na tych jeziorach to chyba już tak nie bardzo będą te brania. A na kanale górnonoteckim może jeszcze za trochę połowie. I pierwsza niespodzianka. Jadąc tutaj, zauważyłem, może inaczej, nie zauważyłem ani jednego wędkarza. No co prawda tam jeden jest, samochód w oddali stoi, o tam, ale to jest spinningista, ale żadnego spławikowca nie ma. Tylko teraz mi się nasuwa pytanie, dlaczego nie ma? Czy już ryba nie bierze, czy po prostu nie przyszli łowić? Jeżeli to pierwszy, no to pechowo, trudno, no koniec sezonu. Jeżeli to drugie, to mam takie szczęście, że jestem w końcu sam. I sam mogę sobie połowić, bez żadnych tam chowań, nie wiem co. Dzisiaj mam fajną zanętę, nowość, później wam opowiem o niej. A moją taktyką będzie, jak tam widzicie, jest jakby pas tych liści, które spadły z drzewa, a ja chcę łowić kawałek za tym pasem. Woda delikatnie płynie, nie ma dużego uciągu, widzę, że mała rybka oczkuje, tutaj może duża podejdzie. I moją taktyką jest dzisiaj nęcenie punktowo, ponieważ woda delikatnie płynie. Prawie, że jest bez ruchu. Tu jest takie fajne miejsce, bo tam dalej, później wam pokażę, tam dalej jest tak jakby odnoga tego kanału. Tu się ryba podobno będzie trzymała. Nie wiem, zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Jesteśmy, no niestety, jesteśmy przedostatni raz. Jeszcze za tydzień jedziemy na zasiadkę i kończymy sezon spławikowo-fiderowo-gruntowy. Nie kończymy całkowicie sezonu, bo jeszcze będzie spinning. Ale spinning to będzie tylko w niedzielę. W sobotę już sobie dajemy też spokój i tylko będziemy spinningować w niedzielę. No ale nic, nie będę dużo babulił. Biorę się za moczenie, za składanie i do dzieła. Cześć! Nazywam się Tomasz Guzek i zapraszam was na mój kanał wędkarski na YouTube Tom Fish Weekendowe Łowienie. Pokazuję w nim, jak łowię, jak nie łowię na wyznaczonych akwenach kujawsko-pomorskich. A także zapraszam was na nową powstałą stronę na Facebooku Weekendowe Łowienie. Połamania! O, takie wzdążki biorą. Porę włączyłem. Brania są niesamowite. Biorą takie oto. Ojej, uciekło. O, takie wzdrążki biorą. Takie wzdręgi, ale zabawa jest. Zobaczcie sobie jeszcze raz. O, takie. Że to jest. O. Takie wzdręgi biorą. No niech będzie cały czas włączone.
zdjęcie i do domku. Czyli do wody, niech wraca. Nie wiem, czy to Zanęta to robi, ta nowa, o której opowiem wam później, bo teraz nie mam czasu, jeszcze nawet kawę nie wypiłem, ale zabawa jest. A do tej nowej Zanęty dałem oczywiście kleju trochę i kajzerki, czyli tak zwane bułki. Je roztłukłem, takie fajne kawałeczki. Ona nasiąknie, tą kulę będzie rozwalało i będzie żerowała. Jak widać, działa. Czekamy, zaraz będzie następna. Już mam ranie. Następna. Przynajmniej wam ryby pokazuje. I do wody. I tak cały czas. Wam opowiem teraz trochę. Jest to nowa Zanęta, przynajmniej ja łowię pierwszy raz tą Zanętą. Jest to Zanęta firmy Harrison z serii Silver Line. Trochę krypto reklamy, ale nie szkodzi, efekty są, można trochę zareklamować. Nazwa tej Zanęty jest Wody Płynące. Ona ma takiej konsystencji, ja wiem, mąki,
Nie ma tu grubych ziaren, ale widać, że są ziarna konopi. Ziarna konopi, z tego co widzę, taka miałka. Ja do tej zanęty, tak jak mówiłem, dołożyłem kajzerki, cztery bułki. Potraktowałem je nieulgowo, rozwaliłem. Takie mniejsze, większe. O to mi chodzi, że jak po prostu skleję, to napuchnie i tą kulę będzie rozwalało. Do tego dołożyłem jeszcze kleju. I ona tak pachnie, taka śliwka. Coś w tym deseń. I oczywiście pinki. O, pineczki tu są. Nie wiem, czy będzie widać. Pudełko pinek. I łowię oczywiście na pinki. Także sprawdza się. Polecam. Co? Następna? Ile? 10 minut? Że tak powiem, podwyższyłem trochę gruncik tam o 5 cm. Mogę się trochę kawy napić, ale widać, że chodzi drapieżnik, okonek, prawdopodobnie okonek, bo tutaj rybki zaczynają uciekać, słychać w oddali, jak uciekają te rybki, się puskają i przypuszczam, że chyba okonek tu wpłynął, dlatego na razie, ale było branie, ale niestety nie zaciąłem.
Trochę mi te liście przeszkadzają, bo jak tu żyłka leży, to ten liść w żyłkę i mi ściąga. W żyłkę zahaczy i ściąga mi z pławiu. Wyższa jeszcze ciupkę grunt. Głębiej już trochę większe są. I do wody. Tak nie powinienem rzucać, powinienem ją do wody, ale jest tutaj stromy brzeg. I tak pewnie będzie cały czas, a ja w tym czasie muszę się trochę napić kawy, bo to już chyba pora na kawę. Korzystając z okazji, że nie pada, bo przez 1,5 godziny trochę mżyło, nie chciałem włączyć kamerki,
Pokażę wam, o tutaj to jest te wejście, tak jak na początku filmiku mówiłem, że to jest właśnie to rozwidlenie tego kanału. O i tam jest te rozwidlenie, to jest fajne miejsce tutaj właśnie. Fajne miejsce. Przez ostatnią tam godzinkę też nic tutaj nie skubało. Ale tego względu, że drapieżnik tutaj chodzi. Cały czas tutaj drapieżnik chodzi. I przypuszczam, że to moją, te moje płotki, muszę znaleźć pławik. Te moje płotki po prostu odstrasza do brania. Nie wiem, czy spławik znajdę. O, jest, jest, jest. Znalazłem spławik. Tak, o. To jest mój spławiczek. Nie wiem, czy uchwycę tego drapieżnika. Tutaj cały czas drapieżnik, o, buszuje. Tutaj. Później z drugiej strony. O, widzieliście? Cały czas. Calutki czas. Tutaj koło mnie zaraz cały czas buszuje. No jak sami widzicie, deszcz się rozpadał. Kamerkę mam schowaną pod parasolem, dlatego klęczę. Podsumuję dzisiejsze łowienie. Jestem strasznie zadowolony z tej nowej zanęty, bo naprawdę nie spodziewałem się takich wyników o tej porze, że złapię no przeważnie wzdęgi i mam dwie płotki. Jeszcze łowię do końca, jeszcze zostało tam chyba 20 minut. Przekonało mnie to dzisiejsze łowienie, że niestety za szybko zrezygnowałem z metody spławikowej. Ale niestety, czy stety, ale po prostu od nowego roku będę częściej łowił. Na przemian, raz spławik, raz filer. Ułanie dzisiaj połowiłem. Chociaż pogoda nie napawa te łanie optymizmem, deszcz pada, ale biorą, drapieżnik chodził niesamowicie. Przez jakiś czas, okres, godzinkę czasu nie miałem w ogóle brań, ponieważ tu porządnie drapieżnik w pewnym momencie chodził, że wszystkie chyba biały, cały białoruch przestraszył. Żegnam się już z kanałem górnonoteckim. Z metodą spławikową i fiderową. Tu już roku na pewno nie przyjdę na te właśnie metody. No nie jest powiedziane, że nie przyjdę na spinning. Może przyjdę na spinning, zobaczymy. Bo teraz przez 2 miesiące będę spinningował. Jeszcze raz jadę na spławik, ale to zobaczymy gdzie. I mam nadzieję, że od nowego roku ten kanał górnonotecki obdarzy mnie takimi rybami, jak my teraz, albo nawet jeszcze większymi. Fajnie się tu łowi. Znalazłem metodę na ten kanał. Dzisiaj właśnie łowię na pinkę, na mięso. Są efekty. Skończyłem z eksperymentami. Łowię tak jak dawniej. I są efekty. Dobrze, Tom Fish, weekendowe łowienie, subujcie kanał, paluszek, kciuk w górę, kciuk na dół, piszcie komentarze, zaproponujcie mi jakieś jeziorko gdzieś tu blisko, co bym mógł pojechać, zobaczyć, nagrać.
Ja jeszcze tutaj posiedzę z 15 minut i się zwijam. Oczywiście jeszcze na koniec filmiku krótka relacja ze spinningu z Brdy. I widzimy się za tydzień. Ostatni raz na skławik, na zasiadce. Wtedy do końca roku jeszcze spinning i kończymy sezon. Zaczynamy 1 stycznia. Jeszcze raz, Tomfish, weekendowe łowienie. No, połamania. Koło mostu, nie ma i nic. Prawdopodobnie ryba zeszła.